Formuła tego rajdu zakłada dużo jazdy po drogach ostatniej kategorii. Szutry, drogi polne, drogi lokalne. Także unikamy głównych szlaków i staramy się odkrywać miejsca właśnie mniej znane, które gdzieś tam zagubione są. No, akurat teraz na terenie właśnie gminy Masłów i Gór Świętokrzyskich tak w ogóle. Trasa rajdu nocnego, może kilka słów. Wczoraj miał miejsce rajd nocny na orientację. Rozpoczął się o godzinie 20 odprawą i o 20.30 pierwszy zawodnik wyjechał na trasę rajdu. To było w promieniu 4 km od tutaj hostelu i pola biwakowego Lubrzanka. W promieniu 4 km było rozmieszczonych 14 tabliczek w terenie, które były oznakowane i świeciły, po prostu takie fluorescencyjne były paseczki naklejone, także to bardzo ładnie świeciło i zadaniem uczestników było odkalkowanie znaku, który tam był zamieszczony. No i cała zabawa trwała 1,5 godziny, czyli dla każdego uczestnika. A dziś najpierw Szklany Dom, centrum edukacyjne zwiedzamy i później taka mini parada przez gminę Masłów, myślę, że to około 1,5 godziny, no, taka trasa koło lotniska, koło kościoła i przez Brzezinki do Szklanego Domu. I później na północ pasmo Klonowskie, Bukowa Góra, później Góra Sieradowicka, następnie rezerwat Wykus, z Wykusu pojedziemy kościół Tarczek, zabytkowy będziemy zwiedzać, tam po drodze jeszcze Dolina Świśliny, też bardzo ciekawa. I następnie Bodzentyn Zamek, później Izba Dobrego Smaku w Ciekotach, tam będzie posiłek. No i myślę, że gdzieś na 19-20 powinniśmy z powrotem tutaj do hostelu Lubrzanka. No, uczestnikami rajdu są pasjonaci, hobbyści z całej Polski. Mamy osoby, które przyjechały do nas z Suwałk, z Poznania, no naprawdę z bardzo miejsc odległych, można powiedzieć, i no, takimi starymi motocyklami. No to jest też sama już przygoda, zaczyna się od wyjazdu z domu, czy ten motocykl dojedzie, czy jakieś problemy po drodze. No wiem, że jedna osoba miała taką przygodę, że rama pękła, rama, i po drodze zespawalił jakiegoś chłopa i ten motocykl przyjechał. To był akurat motocykl M72. Tak się nazywa. Łącznie zweryfikowanych uczestników 74 osoby mamy.